Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, radny wojewódzki. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I oczywiście od tego, co się wczoraj działo na Podgórnej 7 w sejmiku województwa lubuskiego. Pomyślałem, że to wczoraj zdecydowanie najważniejszy adres w województwie. I to, co działo się w sejmiku, no pewnie dla przeciętnego mieszkańca województwa na tym etapie nie miało jeszcze żadnego wpływu. Porządek obrad porządkiem obrad. Bardzo miły akcent przyznawania nagród młodym ludziom, docenienie ich działalności, ale chyba ważniejsze było to, co działo się na korytarzach, co działo się w kuluarach, to jak zmieniała się ewentualna koalicja, co ostatecznie popołudniem stało się faktem. Porozumienie koalicyjne zostało podpisane i jakby w odpowiedzi na to, że pan radny Balcerzak przechodzi do klubu Prawa i Sprawiedliwości, że pan radny Nawrocki opuszcza klub Platformy Obywatelskiej, rozszerza się koalicja o 3 nowych radnych, radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No i teraz państwo macie nieco większy konglomerat partyjny. Pan ma taką trochę zwieszoną minę, mam wrażenie, bo wiem, że panu nigdy po drodze nie było z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, no a teraz chcąc, nie chcąc, no są to pańscy partnerzy koalicyjni. No teraz się pojawił uśmiech na twarzy, ale to z jednak trochę innej przyczyny właśnie. Dziś w nocy z miłości mojego syna i synowej narodziła się moja pierwsza wnuczka. O, proszę, to gratulacje, to zawsze bardzo przyjemne. Wprawdzie w Londynie, ale dzisiaj Polaków dużo jest w Londynie. 18 kwietnia, będzie pan pamiętał. 19, to już po północy. Po trzeciej w nocy się urodziła. A to podobnie jak ja, to dobra godzina narodzenia. Prześliczna. To był ważny dzień dla województwa, ważny i bardzo trudny też dla mnie osobiście, bo no coś dużo wydarzyło się w tym dniu i zakończyło się tak wczoraj, choć trudno powiedzieć, czy to jest ostateczne rozstrzygnięcie, bo wczoraj otrzymaliśmy też taką wiadomość, zobaczyliśmy, że doszło do pewnego zjednoczenia po drugiej stronie. Mówimy o Prawie i Sprawiedliwości, i o tak zwanym bloku bezpartyjnym, nazwijmy to. Bezpartyjni samorządowcy się porozumieli co do odwołania Marcinkiewicza, przewodniczącego sejmiku województwa. Swoją drogą, jeśli mogę wejść słowo, to było dziwne zagranie, zwłaszcza no, jeśli usłyszeć to, mamy próba wprowadzenia do porządku obrad odwołanie pana Marcinkiewicza. Chwilę potem pan Marcinkiewicz mówi wszemi wobec, że w zasadzie to jest jego ostatnia sesja w roli przewodniczącego, no właśnie, będzie sam rezygnował na kolejnej. To taka zagrywka, no czysta polityka, powiedziałbym. No tak, ale tam było kilka elementów, bo to była rzecz też taka dotycząca sprawdzania stanu Platformy. Właśnie tamten obóz, który zyskał 11 głosów, mówił o tym, że jeszcze kilku z Platformy zagłosuje tak, jak oni mówią i wysyłał takie trochę banalny sygnał, że PSL zachowa się tak samo i w ten sposób dojdzie do zupełnej zmiany, bo gdyby formalnie wczoraj PSL przeszedł na tamtą stronę, to byłoby 18 głosów i można było zmienić cały zarząd, zmienić marszałka, wszystko można było. Ja pan śledzi to, co dzieje się w internecie. Ja czytałem wpis jednego z działaczy lokalnych Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że PSL powinien właśnie teraz zastanowić się raz, dwa, a może trzy razy, a może po prostu podjąć szybką, męską decyzję, zjednoczyć się z bezpartyjnymi samorządowcami, no, PiS-em i stworzyć nową koalicję. Właśnie. Bo to, co macie teraz, to ochłapy takie z pańskiego stołu, jak twierdzi ktoś. No niech tak będzie, ale zaczął pan od moich relacji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Oczywiście PSL w swojej historii wielokrotnie bywał w sojuszu z SLD. Ja nigdy. Dla mnie to jest pierwszy i taki trudny moment. Ja nie zionę wrogością do kogokolwiek w polityce, ale zawsze mi było bardzo daleko do SLD, bo jestem z natury politykiem. Tak, mógłbym przynajmniej jedno sejmikowe nazwisko wymienić. Okazałoby się, że to na gruncie politycznym może pan trochę zionąć, może nie nienawiścią, ale na pewno żadną sympatią. No tak, oczywiście jest, w sejmiku jest kilka osób, z którymi jestem per pan, z Tomaszem Morzejką chyba nigdy nie będziemy kolegami po jakichś tam przeszłych wzajemnych relacjach.
w zasadzie po tym, co on mi uczynił w życiu. Ja nigdy takimi metodami wobec polityków nie wojowałem, ale tutaj, wie pan, no, wczoraj mieliśmy taki ogromny dylemat. Oczywiście wydaje mi się, że bo być może taki obserwator może się dziwić, przecież PSL mógł wejść w to mocniej, mógł być może jeszcze zyskać więcej. Czy o to rzeczywiście chodzi? Chodzi też o pewną przyzwoitość. To byłem przez ważnych polityków PiS-u 15 minut przed sejmikiem indagowany, a w zasadzie uznawano, że to jest oczywiste, że skoro ja zostałem odwołany w taki, no, trochę niesny sposób. To będzie pan pałą to chęcią jest, zemsty i rewanżu. Jest żądza taka rewanżu, że ja muszę tak samo się zachować wobec tych złoczyńców. Ja uważam, że to nie jest metoda na żadne czasy i oczywiście boleję na tym, co się wydarzyło. Ale widzi pan, że ta metoda się sprawdza w wielu miejscach w naszym kraju w tej chwili. Tak? No wie pan, ale ja jestem, staram się być trochę innym politykiem. Ja nie jestem w stanie zapomnieć tych brzydkich słów, które na mój temat mówiła pani marszałek Polak, ale skoro ona mówi, że ja jestem jej wychowawcą, no to czasami uczeń ma prawo o wychowawcy mówić źle, albo też wychowawca coś zrobił nie tak, że jego uczeń się tak zachowuje. Ale patrzmy na realia dotyczące tego, co zawsze sobie ceniłem, pewnej stabilności politycznej. I chodzi o to, że trudno mi powiedzieć, czym jest ten blok po drugiej stronie. Co łączy Zbigniewa Kościka, Edwarda Fetkę z Łukaszem Mejzą na przykład. Z Łukaszem. Co takiego programowe? Zresztą wczoraj... Ja mam wrażenie, że nic. Jak zgłaszali, wyrażali swoje poglądy, one były różne. Klaudiusz Balcerzak też próbował się odżegnywać. Czyli my mówimy jednak o takiej, o próbie dojścia do pewnej trwałości. Oczywiście można ten dzień wczorajszy traktować jako pewnego rodzaju uzupełnienie składu Platformy przez SLD, no bo to jest mniej więcej tak ten bilans wyszedł. Natomiast no, ja muszę dojrzale powiedzieć tak, że nie ma we mnie jakiejś agresji wobec PiS-u, bo nigdy nie była, ale nie jestem ślepy, nie jestem głuchy i widzę, jak wygląda też druga strona polityki PiS-u poza tą taką wrażliwością społeczną, choćby tym programem 500+, że pojawia się no jednak dosyć ostry kurs na takie państwo, którego się zaczynamy wszyscy bać, nie? Czyli te zdominowane media, ten spór o Trybunał Konstytucyjny, żenujący spór o Trybunał Konstytucyjny, o Konstytucję. Ja uchwalałem tą Konstytucję i wiem, w jakim trybie to czyniliśmy, z pewną powagą, ogromnym szacunkiem. Pan, żeby było ciekawiej, wielu wpływowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy teraz są w parlamencie, też uchwalali tą Konstytucję. No tak. Więc właśnie, tak. I tutaj ja się nie mogę z tym zgodzić. I gdyby tak prosto matematycznie podejść do oferty przejścia na drugą stronę PiS-u, to byłby taki odbierany jako taki strachliwy, tchórzliwy oportunizm, konformizm, jak gdyby takie działanie pod publiczkę, bo ktoś, kto rządzi, rozdaje karty, ma wszystko, no to trzeba pójść za jego propozycją, może uzyskać więcej. A wróćmy na moment do sejmiku jeszcze, jeśli mogę, bo powiem panu, że mam takie wrażenie, że nie wszyscy, nawet w tym małym klubie, jakim jest Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sejmiku, wiedzieli o tym, że szykuje się jakieś porozumienie koalicyjne. Koledzy z telewizji Zielona Góra rozmawiali chwilę przed sesją z panem Tadeuszem Jędrzejczakiem i on mówi, koalicja? Jaka koalicja? Nie wiem, ile było w tym kokieterii, a na ile pan Tadeusz mówił, co myśli po prostu. Użył nawet takiego bardzo męskiego słowa. Mówi, ja nie wchodzę do żadnej koalicji, jak sobie ktoś tam wymyślił jakąś koalicję, to niech sobie robi, bo mi w tej koalicji nie jest po drodze. No potem okazało się, że koalicja staje się faktem kilka godzin później, a nie wykluczone, że pan Tadeusz Jędrzejczak wejdzie do zarządu województwa. Właśnie jest zbyt dużo indywidualizmu w zachowaniach polityków, czyli gdybym nie wiedział o tym, że Tadeusz Jędrzejczak bardzo chce być w zarządzie i że te jego wypowiedzi to były próbą takiego licytowania, gdyby podnoszenia swojej ceny, pokazania, że ja jestem ważny, bo byłem prezydentem Gorzowa, ale czy to jest właściwa postawa? No właśnie byłem pytany,
No, jak ty nie mogłeś głosować za odwołaniem Marcinkiewicza? Przecież on podpisał wniosek o twoje odwołanie, on nastawał na twoją pozycję, on zrobił wszystko, byś przestał być przewodniczącym. Przecież właśnie powinieneś pokazać mu jakiś palec, czy też zagrać tak samo. Otóż wydaje mi się, że próbujmy jednak w polityce patrzeć jednak bardziej na jakąś grę zespołową i szanować pewnego rodzaju kontynuację, choć uważam, że my też musimy wysłać sygnał po tym wczorajszym dniu, że chcemy coś zmienić na lepsze. Czy te relacje wewnętrzne się zmienią? No, mam nadzieję, że tak, chociaż Platforma musi dokonać bardzo ostrego przeglądu swoich kadr, bo czyli jeszcze właściwie, się mówi właściwie zapowiadają to władzy Platformy, bardzo głośno i wyraźnie. Pan Waldemar Sługocki mówi tak, mieliśmy ten audyt, tak wprowadzamy powoli zmiany. Powiem panu szczerze, że ja z punktu widzenia jakby prakseologii polityki. Doskonale rozumiem działania w tej chwili nowych władz Platformy, że nie próbują czegoś przeciąć momentalnie i wywracać wszystko do góry nogami, bo nie jest im to w żaden sposób potrzebne w tej chwili, jeśli chodzi o sposób postrzegania Platformy jako całości. Platforma w tej chwili zepchnięta gdzieś w Polsce do roli opozycji, nie wiem, czy bardzo takiej rzeczowej opozycji, czy też mniej rzeczowej opozycji, natomiast no, jest gdzieś zapędzona pomiędzy Nowoczesną, a jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe w parlamencie, nie odgrywa bardzo wielkiej roli i teraz jeszcze awantury na szczeblach jakichś tam wojewódzkich, gdzie osiągali tutaj całkiem niezłe wyniki wyborcze, no w województwie lubuskim świetny wynik wyborczy podczas ostatnich wyborów, nie jest im to do niczego w tej chwili potrzebne. Po co? Po co mieliby się między sobą tłuc, dając tylko możliwości komentowania tego przez innych? No oczywiście, że tak. To jest nie tylko prakseologia, ale to jest logika, bo partia, która jednak znacznie zmniejszyła swój potencjał i zmieniła zupełnie swoją rolę, no musi tak prosto zewrzeć szeregi, tak mówiąc językiem piłkarskim, musi pokazać jakieś inne oblicze, zmobilizować się, ale no, pamiętajmy, że ta sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, bo my wciąż mówimy o tym układzie parlamentarnym, a wielu mówi, ja się też z tym zgadzam, że nie można wykluczać udziału w wyborach w 2018 KOD-u jako już siły polityczne. Absolutnie bym się nie zdziwił. I tutaj ta panorama polityczna jest o wiele trudniejsza. A zatem, jeżeli dzisiaj ważną jest władza wojewódzka, to skoro Platforma jest przy tej władzy, no to nie dziwię się, że dla utrzymania tego oddała swoje jedno miejsce w zarządzie SLD. Nie wiem, kto to będzie. Być może nawet sam Bogusław Wontor. Ja będę musiał przełknąć gorzką pigułkę i współpracować z Bogusławem Wontorem, ale ja choć jestem przewodniczącym klubu, to staram się zachowywać taki umiar polityczny i nie mogę powiedzieć na 100%, ale raczej nie aspiruję do żadnych ważnych stanowisk, no bo tu chodzi nie o jakąś przesadną skromność, tylko chodzi o pewną brutalną rzeczywistość, że skoro się kogoś odwołuje, to nie można przez jakieś gry polityczne powracać, bo coś się wydarzyło. Także raczej pozostanę zwykłym radnym bez żadnej funkcji. Zwykłym przewodniczącym klubu. Tak, ale z własnym głosem dałem też wczoraj temu wyraz, nie mam zamiaru głosić innych poglądów niż własne, ale też być krytycznym wobec tego, co my sami robimy, bo wcale nie musi być tak, że my mamy wygładzać tą rzeczywistość. A Bogusław Wontor mógł powiedzieć, tak jak mówią niektórzy obserwatorzy, że był absolutnym triumfatorem wczorajszej rozgrywki politycznej, jeżeli trochę w takich kategoriach sportowych no, to możemy traktować? Ja myślę, że... Mam wrażenie, że był bardzo zadowolony, chodząc po korytarzach Urzędu Marszałkowskiego. Takie miałem wrażenie. Dawno nie widziałem pana Bogusława Wontora. Miał szczęście, bo to jest podanie pewnej ręki.
pewnie politycznie dla recenzentów oceniając politykę, to był błąd polityczny. Ja wcale nie uważam, że to dla czystości polityki to był jakiś dobry ruch, że Platforma i PSL podaje tlen partii, która jednak konkuruje, tylko polityką rządzi również matematyka. No, nie wiem, dlaczego Platforma odepchnęła kilku ludzi od siebie, dlaczego kilku uznało, że im jest źle w Platformie w takim momencie. Pan, jak wczoraj słuchałem pana Balcerzaka, który mówi wprost, podkreślając swoje zasługi dla biznesu niegdyś w województwie lubuskim, nie podkreślając już tego, że właściwie tylko i wyłącznie dzięki Platformie osiągnął jakiś status polityczny, co więcej, tak, był parlamentarzystą z ramienia Platformy Obywatelskiej, więc bardzo dużo jej zawdzięcza i takim, tak bardzo lekko powiedział, że nie podoba mu się Platforma, że to właściwie, co się dzieje, to w tej chwili to jest jakaś rzecz, której on absolutnie znieść nie może. Szkoda, że nie napomknął, czy podobała mu się 2 lata temu, 3 lata temu, czy 4 lata temu, bo znaczy, jakby przekreślił całą swoją dotychczasową drogę, mówi, do PiSu się nie zapisuje. No właśnie. Ale gdzieś w podtekście jest, że pan wicepremier Morawiecki składa mu propozycję bycia... Ale przystąpił do klubu PiSu. Już wczoraj przystąpił do klubu PiSu. Oczywiście pan może mi zadać pytanie, czy też wielu może mi zadać pytanie, no zaraz, panie Fiedorowicz, ale pan też wyroszył na do Sejmu jako no poseł Platformy, w trakcie kadencji wystąpił pan z Platformy, tylko że różnica polegała między nami na tym, że ja miałem oczywiście pierwszą propozycję od Prawa i Sprawiedliwości przystąpienia do klubu PiS, druga propozycja była od klubu PSL, ale ja uznałem, że skoro zostaję posłem z jednego grupowania, to nie wypada w międzyczasie zmieniać tego, w trakcie kadencji zmieniać tego. Wczoraj poruszył to Sebastian Ciemnoczołowski tutaj w tym studiu. Niezależnym do samego końca, nie przyjąłem żadnej oferty politycznej, chociaż miałem rzeczywiście dobre oferty polityczne i w zasadzie odchodziłem z Platformy wtedy, kiedy Platforma szła w górę, bo w 2007 roku można byłoby powiedzieć, że w najgorszym momencie. No mi mówili o tym, łącznie ze Schetyną, Grześkiem, mówię, że po prostu sam sobie robisz źle, bo miałeś szansę, byłeś zastępcą Mirka Drzewieckiego w tym sekretariacie sportu, mogłeś być wiceministrem i tak dalej, ale wie pan, ja uważam, że każdy z nas musi postępować wedle własnego sumienia. To jest jedna rzecz, ale druga, nie podzielam takich poglądów, że można sobie w tej samej kadencji zmieniać szyki. No właśnie mówił o tym wczoraj Sebastian Ciemnoczołowski tutaj, pan radny. Powoływał się na to, co opublikował jakiś czas temu w internecie Wojciech Cejrowski. Można go lubić bądź nie, uznawać za kontrowersyjnego bądź nie, lubić go jako podróżnika, mniej jako polityka, jest czytelny, jest wyrazisty. I on podawał właśnie przykład tego, że kiedy polityk startuje z danego ugrupowania, wchodzi do parlamentu, zasiada w ławach na wiejskiej, to podpisuje pewnego rodzaju kontrakt ze społeczeństwem. I nie może tak być według niego. Zresztą w niektórych krajach tak się dzieje, że nie ma takiej możliwości, że oto jakiś polityk po miesiącu, dwóch, po roku mówi, a teraz to ja wam dziękuję, fajnie, że mnie wybraliście z ugrupowania X, a ja sobie przeskakuję do ugrupowania Y, bo z tamtym mi jest bardziej po drodze i ma w nosie tego, kto na niego głosował. Ja się z tym utożsamiam. Ja choć byłem przez rok posłem niezrzeszonym, siedziałem w tym samym miejscu z Platformą i 90% prawie moich głosowań były zbieżne z Platformą, bo ja programowo się zachowałem ten sam. Miałem większą swobodę mówienia i wtedy nawet dzisiaj jeszcze ostatnio z Markiem Biernackim się spotkałem, Marek Biernackim, no Czesiu, ty zasłynąłeś z tego, że byłeś bardzo ostry, uczciwie mówisz przeciwko samobronie, która była pewnym uosobieniem zła politycznego wówczas. Więc można zachować pewną niezależność, ale programowo nie można się odrzucać tak tego wszystkiego, co się na sztandarach niosło. Też mieliśmy taki dylemat, czy dokonywać takiej zmiany, kiedy Polska się dzisiaj dzieli na ten pierwszy sort PiSu i ten drugi sort wszystkich. To mimo tych pozorów, o których mówi prezydent Duda, wszyscy inni, to widać, że jest eskalowany taka aura ostrego podziału Polski. I takimi decyzjami, jakie wczoraj mogliśmy zawrzeć, kiedy nie wiemy o tym, co tak naprawdę stoi, jak mówimy o rozwiązaniach kadrowych, o jakich programowych, na ile odrzucamy to, co Warszawa mówi, bo czasami można odrzucić politykę Warszawy. Oczywiście, nawet zdecydowanie, jeśli to jest potrzebne. I to wczoraj nie było do tego aury.
trudno powiedzieć, czy taka koalicja wytrwa do roku 2018. Ja się obawiam, że będziemy mieli tutaj różnego rodzaju targania, że znajdą się tacy, pewnie z Platformy, którzy będą chcieli startować z Nowoczesnej do wyborów samorządowych w 2018, bo pierwszymi wyborami, jakie mamy, są wybory samorządowe. I ja zdziwiłbym się, gdyby Kukiz 15, chociaż nie wiem, czy on się będzie wtedy nazywał Kukiz 18, bo w 2015 wtedy, tak, kiedy tak, wystartował, tak, no czy on zmieni swoją nazwę na Kukiz. Zresztą tak jak byłem przeciwny nazwie partii Palikot od jej lidera, tak samo i tutaj to jest dla mnie jakieś dziwadło, bo nie wiem, co to znaczy. Ale chodzi o to, że niewątpliwie wszystkie podmioty polityczne wystartują w tych wyborach i prawdopodobnie niektórzy z radnych, tak jak wczoraj już przebierali nogami, tak pewnie nagle czyli się znajdą. Czyli tych gier politycznych, tak na dobrą sprawę w sejmiku, to może być początek, a nie koniec. No tak? Więc właśnie, chodzi o to, żeby jedno ze słabszych województw polskich, województwo lubuskie, nie słynęło z tego, że jest niezdolne do sprawowania władzy, że dokonuje zmian, które zaczynają ciągle coś od nowa, że nie ma jakiejś konsekwencji, że nie ma po prostu pewnego rodzaju zdolności podejmowania trudnych decyzji. My musimy podjąć wiele trudnych decyzji. Dobrze, to na sam koniec w jednym słowie, bo właściwie od tego zaczęliśmy. Ja powiedziałem, pozwoliłem sobie na takie stwierdzenie, że dla przeciętnego mieszkańca województwa nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, że oto mamy teraz rozszerzoną koalicję, że jest Platforma, PSL i do tego wszystkiego SLD, bo to nie rzutuje na to, co rolnik ma na polu, kto jakie środki unijne otrzymuje i kto startuje w jakich konkursach. Nie ma to żadnego przełożenia. Więc myśli pan, że sejmik może funkcjonować nadal w takiej koalicji, tak jak funkcjonował do tej pory w tych fundamentalnych sprawach dla funkcjonowania województwa, a nie mówię o roszadach politycznych, awansach, posadach i różnych innych historiach, no, które wiadomo, że niesie za sobą polityka. Zdaniem, moim zdaniem PSL-u tak może być. I chodzi o to, by mieszkańcy, którzy są jednak zatroskani sprawnością funkcjonowania, efektywnością funkcjonowania, mogą dowiedzieć się, że jeśli dojdzie do zmiany w zarządzie, to będzie lekka korekta. A jeśli chcą ludzie zdecydowanych zmian w zarządzie, to po 2018 roku mogą sami to zrobić przy urnach. Mogą zrobić to przy urnach wyborczych i wskazać innych kandydatów do sejmiku, innych radnych wybrać, a ci inni radni wybiorą inny zarząd. Ale póki co trwajmy w takich relacjach, byśmy mogli uzyskiwać zdolność do oceny za pełne 4 lata. Bo wiadomo, że wszystkie zmiany niosą za sobą karuzelę zmian w innych miejscach, a to tak, trochę destabilizuje możliwość Platforma funkcjonowania. Platforma współrządzi nadal, nie dlatego, że trzymamy się twardo stołka, właśnie z tych powodów ja nie powinienem kandydować do żadnego stanowiska, by ja raz jeszcze utrwalić taki pogląd, że tu nie chodzi o stołki, chodzi jednak o odpowiedzialność za to, co się stało w 2014 roku, kiedy wybrano nas do sejmiku jako reprezentantów województwa lubuskiego. Czesław Fiedorowicz, szef Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Lubuskiego w sejmiku województwa, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.